Jak skorumpowani są unijni urzędnicy. Na wniosek belgijskiej prokuratury tamtejsza policja aresztowała prominentnych polityków Parlamentu Europejskiego. Tym samym okazało się więc, że nie tylko Rosja od lat prowadzi grę z Europą, polegającą na korumpowaniu unijnych urzędników, bowiem wszystko wskazuje na to, iż podobny kierunek obrały władze innych państw. Najwyraźniej tam, gdzie zainteresowani nie mogli dokonać geopolitycznego zwrotu lub zmian w przepisach na swoją korzyść, postawiono na przekupstwo i pośrednio dzięki takiemu rozwiązaniu czyniono na przykład z Polski kraj rusofobów ze społeczeństwem i rządzącymi, żyjącymi jedynie animozjami lub ksenofobicznymi i rasistowskimi poglądami. Skorumpowane elity niektórych europejskich państw, liczące przede wszystkim na własne korzyści, zawsze będą poddatne na wpływy Moskwy i podobnych jej autokratycznych rządzących. Bez względu na to, jak bardzo prozachodnie są one momentami w swoich oficjalnych deklaracjach. Ludzie reprezentujący te elity, kuszeni dużymi pieniędzmi, potrafią osłabiać nawet własne państwa i kompromitować w oczach całego świata ideę wspólnoty europejskiej oraz demokracji, byle tylko czerpać korzyści materialne. Dziś zatem skupimy się na unijnej korupcji w mniej lub bardziej bulwersującym wydaniu, która ma różne oblicza przejawiane zarówno przez byłych rządzących lub czasem nawet w postaci agentur obcych państw próbujących wpłynąć na nasz europejski, jak i polski system polityczny. Korupcja w różnej formie podkopuje zaufanie do unijnych instytucji od dekad, a obecne zatrzymanie wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kaili pokazuje jedynie, że problem narasta i jest naprawdę ogromny. Nim jednak rozpoczniemy dzisiejsze dywagacje, chciałem podziękować przede wszystkim Wam za suby, łapki w górę i za to, że jesteście. Jeżeli oczywiście nie będzie to dla Was kłopotem, a chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to możecie wcisnąć przycisk po prawej stronie ekranu. Oczywiście zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie możecie w ramach wspierania kanału syna i mojego nabyć strategiczną grę planszową Globalista i inne oferowane przez nas produkty. Z góry dziękujemy i startujemy z dzisiejszą analizą. Aresztowana Ewa Kaili była wschodzącą gwiazdą greckiej polityki. 44-latka przebywa w areszcie z poważnymi zarzutami korupcyjnymi, a aktualna afera porównywana jest do Watergate z lat 70. i zdecydowanie stanowi poważny kryzys zaufania, który dotknął unijny parlament. Zamieszani w nią są również ludzie, którzy szkalowali wcześniej Polskę. Pani przewodnicząca, mamy do czynienia z największym skandalem korupcyjnym w historii Parlamentu Europejskiego. Nie jest to skandal tylko Maroka, nie jest to skandal tylko i wyłącznie Kataru, ponieważ osoby oskarżone i aresztowane zajmowały się sztuczną inteligencją, zajmowały się kryptowalutami i zajmowały się Polską. W raporcie Fight Impunity organizacji Panceriego, który jest teraz w więzieniu, mogliśmy przeczytać, że w Polsce rządzą biali suprematyści, fanatyczni katolicy. Na podstawie tych raportów Polska była atakowana w tej Izbie, nazywano nas nawet faszystami. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas swego orędzia o stanie Unii wygłaszanego jeszcze w 2021 roku, kiedy obejmowała urząd, obiecała utworzenie niezależnego organu z uprawnieniami i możliwościami badania i karania naruszeń zasad etycznych w instytucjach Unii Europejskiej. Ale po 3 latach organ ten wciąż jest w przygotowaniu. Jednak według wiceprzewodniczącej Komisji Wery Jourovej będzie to jedynie komitet doradczy bez uprawnień do prowadzenia dochodzeń lub nakładania sankcji. To zdecydowanie nie brzmi jak wystarczająca ochrona zasad etycznych, tym bardziej, że pani Jourova w czasie sprawowania swojej funkcji w Komisji Europejskiej kwestionowała zmiany ustrojowe w Polsce i na Węgrzech, które oceniała jako naruszające reguły państwa prawa. Opowiadała się również za silniejszym powiązaniem funduszy europejskich z respektowaniem reguł praworządności, lecz niestety najwyraźniej nie do końca była w stanie zapobiegać łamaniu tej praworządności wśród współpracujących z nią urzędników unijnych. Bruksela od wielu lat jest takim miejscem na kontynencie europejskim, gdzie rozporządza się ogromnymi pieniędzmi i decyduje o tym, gdzie, komu i jak je wydać. W swych przesadnie rozbudowanych i zbiurokratyzowanych strukturach sami siebie nie są w stanie prawidłowo kontrolować. I tu muszę podkreślić, że wcale nie należy do wrogów Unii Europejskiej, bo gdybym nim był,
to z pewnością wyraziłbym swoje poglądy w bardziej dosadnych słowach. Nie trudno więc dostrzec, że instytucje rządowe Wspólnoty Europejskiej rysują się nam coraz częściej tak dziurawe, jak mniej więcej polskie drogi po zimie. Między innymi dlatego coraz częściej zdarza się, że przez te niedoskonałości wynikające z powodu korupcji lub nieudolności unijnych urzędników cierpimy my, jako integralna część europejskiego społeczeństwa. Wracając do obecnej afery łapówkarskiej, to już teraz jest określana największą w historii Unii Europejskiej. Tylko czy aby na pewno ojciec wiceprzewodniczącej, próbujący pośpiesznie opuścić dom swojej córki z walizkami wypełnionymi po brzegi banknotami euro i natychmiast zresztą aresztowany przez belgijską policję, to aby dowód na oczyszczanie się Unii Europejskiej z korupcji? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Powiem więcej, 600 tysięcy euro znalezione w rezydencji u 67-letniego włoskiego byłego posła do Parlamentu Europejskiego Antonio Panzeri na obrzeżach Brukseli może świadczyć o tym, iż jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. I to, że najwyraźniej nie podzielili się oni z kim trzeba. Tym bardziej, że jak wskazują w tej sprawie śledczy, to zarówno żona Panzeriego Maria Coleoni, jak i jego córka Sylwia wydawały się w pełni świadome jego nielegalnych działań, dlatego zostały także aresztowane. Dochodzenie dotyczące greckiej eurodeputowanej Ewy Kaili, będącej jedną z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, nabiera więc tempa. Szczególnie gdy okazało się, że jej partner Włoch Francesco Giorgi oraz Panzeri i co najmniej trzech innych podejrzanych jest oskarżonych o lobbowanie na rzecz Kataru i Maroka w celu wywierania wpływu na opinię publiczną, m.in. w sprawie łamania fundamentalnych praw człowieka. Jak można walczyć, szanowni państwo, o prawa kobiet i osób LGBT, jednocześnie brać łapówki od krajów, które są dalekie od przestrzegania tych standardów? To jest hipokryzja. I smutne jest, że teraz wszyscy musimy się wstydzić za naszych kolegów i tak naprawdę podlegać takiej swoistej odpowiedzialności zbiorowej i negatywnej ocenie przez wyborców. Jeżeli ktoś uwielbia pieniądze i one są dla niego wyznacznikiem standardów, to jego zachowania nie zmienią żadne przepisy i żadne dyrektywy. Korupcja to jest niestety bodaj najcięższy rak, który toczy dzisiaj instytucje europejskie. Tak naprawdę przestępcy w białych kołnierzykach nie mogą być bezkarni. Pani wiceprzewodnicząca, która dzisiaj siedzi w więzieniu z podejrzeniem korupcji, niejednokrotnie atakowała mój kraj, Polskę. Co równie ciekawe, partner odwołanej w ekspresowym tempie wiceprzewodniczącej przyznał się do udziału w korupcji, jak informował m.in. Reuters, powołując się na swoje źródła. Przez kilka miesięcy śledczy belgijskiej federalnej policji sądowej podejrzewali, że niektóre kraje wpływają na decyzje gospodarcze i polityczne Parlamentu Europejskiego, co odbywało się przez płacenie dużych sum pieniędzy lub oferowanie cennych prezentów stronom trzecim o znaczącym wpływie politycznym albo strategicznej pozycji w Parlamencie Europejskim. Przejrzyjmy wszystkich lobbystów, przejrzyjmy NGOsy. Czy NGOsy i stowarzyszenia, fundacje spowiadają nam się, przez kogo są finansowane? Wielkie skandale pewnie przed nami, kiedy przejrzymy rozporządzenia, które ewidentnie służą konkretnym firmom i konkretnym lobby. Przyjrzyjmy się temu, bo takie były też deklaracje Komisji Europejskiej, z których nic nie wynika, w jaki sposób wpływał na nasze decyzje Gazprom i Rosja. Gdy belgijski dziennik Le Soir poinformował, że konkretnie chodzi o Katar i Maroko, oczywiście tamtejsze władze równie błyskawicznie zaprzeczyły rzekomym próbom przekupstwa unijnych urzędników. To wszystko pokazuje nam jedynie, jakimi hipokrytami potrafią być zarówno unijni rządzący, jak i ci, którzy ich korumpują. Jeden z zatrzymanych to na przykład sekretarz fundacji No Peace Without Justice, niejaki Nicolo Figa Talamanca. A 35-letni partner odwołanej wiceprzewodniczącej, Francesco Giorgi, pełnił natomiast funkcję doradcy politycznego w Parlamencie Europejskim i był zatrudniony przez brukselską organizację praw człowieka Fight Impunity. Figurując jeszcze w czerwcu 2022 roku na stronie internetowej fundacji jako jej pracownik. Przez ostatnie lata zajmowaliście się głównie Polską. I trzeba sobie dzisiaj zadać pytanie, która wam pokazała notabene, co to jest praworządność. Zobaczcie, jak zachowali się Polacy wobec Ukrainy. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to przypadkiem nie była zasłona dymna, żeby sobie robić te wszystkie interesy z Katarem? Bo teraz nie udawajcie, że to dotyczy tylko kilku osób, dlatego że jedna z organizacji, No Peace Without Justice, notabene, której sekretarz jest aresztowany teraz za korupcję, jest finansowana przez kogo?
Unia Europejska, Francja i Niemcy. Sama zaś fundacja była założona przez wspomnianego Antonio Panzeri po porażce w wyborach z 2019 roku. I o zgrozo, obie organizacje non-profit miały walczyć o prawa człowieka, demokracji oraz promowanie rządów prawa. A jak uważają belgijscy śledczy, w istocie przynajmniej ta Panzeriego służyła głównie do przyjmowania łapówek z Kataru i Maroka w zamian za nielegalny lobbying w Parlamencie Europejskim. Panzeri, określany najważniejszym łącznikiem katarskiego i marokańskiego rządu w Parlamencie Europejskim, przyznał się ponoć do korumpowania innych, podając konkretne sumy i opisując cały mechanizm przekazywania łapówek. Obiecując również szeroką współpracę z wymiarem sprawiedliwości, licząc w zamian na nadzwyczajne złagodzenie kary. To wielostopniowe trzęsienie ziemi w posadach Unii Europejskiej z pewnością może spowodować ogromne wstrząsy wtórne o charakterze politycznym, jeśli oczywiście pan Panzeri przeżyje do końca składania owych zeznań. Bo jak wiemy, bywa i tak, że w takich sytuacjach dochodzi do wyjątkowo dziwnych zdarzeń. Z pewnością cała ta sytuacja sprawiła, iż w centrum uwagi znalazły się ogromne pieniądze, które działają wręcz szokująco na świadomość wielu ciężko pracujących ludzi. Tym bardziej, że nie jest tajemnicą, iż nawet samo zasiadanie w brukselskich ławach poselskich wiąże się z intratnymi dochodami i przywilejami. Sama zatrzymana pani wiceprzewodnicząca miała pensję w wysokości ponad 7000 euro po opodatkowaniu i dodatkowo dietę wynoszącą 4778 euro. Poza tym, zarówno ogrom ludzi z europejskiego społeczeństwa i pewnie nie tylko zdało sobie teraz sprawę z tego, jak mogły wyglądać decyzje dotyczące Nord Streamów i wielu kluczowych dla Polski, Ukrainy lub innych europejskich państw kwestii. Oczywiście w przypadku samej putinowskiej Rosji czy też mundialu w Katarze można śmiało uznać za ponadczasowe motto, jeśli ktoś się sprzeciwia, to trzeba go kupić. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie kremlowskich rządzących i ich głównego włodarza, należałoby chyba jeszcze dodać, że gdy próba przekupienia i podporządkowania się nie uda, to wówczas trzeba sięgnąć po zdyskredytowanie lub pozbycie się niewygodnego problemu nawet wśród swoich. A propos tego konkretnego skandalu określanego Qatar Gate, to już w zeszłym roku zachodnie media ostrzegały, że Katar mógł przekupić niektórych unijnych urzędników. Lecz przedmiotowa sprawa nabrała tempa, gdy nieznany dotąd belgijski prokurator Michael Klees, który prawdopodobnie przejdzie do historii, podjął odważną decyzję włożenia kija w unijne mrowisko. I nie zważając ani na urzędników z Parlamentu Europejskiego oraz teoretycznie chroniące ich immunitety, ani nawet na zamożny Katar, zdemaskował system korupcji i prania brudnych pieniędzy. Tym samym w bezprecedensowy i jaskrawy sposób, obnażając niedoskonałości unijnych struktur i hipokryzję wśród samych urzędników. Uświadomił on także zwykłym śmiertelnikom, jak działa machina polegająca na wywieraniu wpływu na decyzje finansowe i polityczne Parlamentu Europejskiego poprzez przekupywanie osób, które zajmowały bądź zajmują w europejskim rządzie lub w rządach najważniejszych członków państw Unii Europejskiej istotne stanowiska, czy też wręcz strategiczne pozycje polityczne. W związku z zaistniałym skandalem głos zabrał również niejaki Daniel Freud, eurodeputowany i współprzewodniczący grupy do spraw walki z korupcją w Parlamencie Europejskim, stwierdzając, że obecne zarzuty, jeśli zostaną ostatecznie potwierdzone wyrokami skazującymi podejrzanych, będą jednym z najpoważniejszych skandali korupcyjnych w Brukseli od początku istnienia Unii Europejskiej. Zarówno on, jak i inni deputowani podkreślali również, że ten incydent pokazuje, jak agresywnie kraje trzecie próbują wywierać wpływ na unijnych urzędników bez względu na zajmowane przez nich stanowiska oraz że władze unijne nie mają narzędzi, aby z tym walczyć. To wszystko szkodzi naszej reputacji. Jeśli kolejne wybory europejskie mają nie skończyć się katastrofą, to musimy wprowadzić pełną przejrzystość. Kultura bezkarności, jaka panowała do tej pory, musi w końcu się skończyć. Kto narusza przepisy, musi ponieść tego konsekwencje finansowe. W ramach komisji dochodzeniowej, komisji specjalnej do ingerencji zewnętrznych, komisji INGE, stwierdziliśmy daleko idące braki w przepisach, co się tyczy lobbystów zewnętrznych, i Unia Europejska nie ma właściwych instrumentów, by zwalczać te próby pozyskania i przejęcia naszych elit. Zabrzmi to pewnie szyderczo, no ale
Co, oni nagle się obudzili? Albo z drzewa spadli? Ciekawe, gdzie byli, gdy zapadały decyzje o minięciu na przykład Polski jako członka Unii Europejskiej gazociągami Nord Stream i Nord Stream 2 i coraz większym uzależnianiu państw europejskich od surowców z putinowskiej Rosji. Pewnie właśnie dlatego w ostatnich tygodniach szefowie 10 klubów europarlamentarnych udzielili pełnego poparcia dla planu reformy działania Parlamentu Europejskiego przedstawionego przez jego szefową Robertę Metsolę. Ten 14-punktowy program zawiera zarówno propozycje szczegółowych przepisów dotyczących zachowania osób wkraczających na teren instytucji w Brukseli i Strasburgu, regulacji związanych z potencjalnym konfliktem interesów europosłów i ich ewentualnym lobbingiem, oraz ogólne wezwanie do wzmocnienia współpracy z wymiarami sprawiedliwości państw unijnych. Cóż, można by powiedzieć, szkoda, że tak późno to do niektórych dotarło. Mamy grupy przyjaźni z krajami trzecimi. Przypominam, że kraje to lobbyści, potężni lobbyści. Nie można już mieć grup przyjaźni z lobbystami. To należy zakończyć i to natychmiastowo. Natomiast fakt, że posłowie odrzucili jeszcze w grudniu propozycję utworzenia komisji śledczej w sprawie zaistniałej korupcji, również daje nieco do myślenia. 436 posłów 15 grudnia odrzuciło w głosowaniu poprawkę, w której domagaliśmy się natychmiastowego powstania komisji śledczej u nas w parlamencie na temat skandalu katarskiego, który od kilku tygodni wstrząsa naszym parlamentem. A przecież ta komisja to była jedyna szansa na to, żeby zwalczać te wszystkie sieci wpływów, które mnożą się w systemie europejskim. Podsumowując dzisiejszy materiał, to z pewnością przypadek określany mianem Qatargate, który szokuje Europę, pokazuje, jak łatwo ci, którzy mają ogrom pieniędzy, mogą przekupić każdego, kogo tylko chcą, aby zaspokoić swoje dążenia do założonych przez siebie celów. Ta świadomość jest zarówno tragiczna, jak i niezwykle przerażająca, bo pokazuje nam, że w podobny sposób nasz kraj i wiele innych, w tym także Ukraina, mogły zostać, mówiąc dosłownie, sprzedane wschodnim rządzącym, jak nieraz sami odczuliśmy to w naszej historii. Tu jednak nasuwa się jeszcze jedno ważne pytanie. Czy to, że ta afera ujrzała światło dzienne właśnie teraz, gdy Katar miał stanowić alternatywę jako jeden z głównych dostawców gazu do Europy za obłożone embargiem dostawy z Rosji, również nie jest trochę zastanawiające? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Jedno natomiast jest pewne i brutalnie prawdziwe, że niemal wszędzie władzę i wpływy można kupić za pieniądze. I to stanowi największy problem ludzkości od wieków. Tyle na dziś, dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i cześć. Do następnego materiału. Hej.